Słuchajcie, okej, za chwileczkę zacznie się ten pokaz ratownictwa drogowego. Ja bym poprosił kogoś tutaj z tej publiczności. O, tam pana w czapeczce czerwonej z Ducati nereczką. Ty, dotarłeś tutaj na pierwsze miejsce zdarzenia. Zostań. Co widzisz? Robisz? Dzwonisz po 112. Po 112. Nie boi się. Słuchajcie, nie bójcie się nigdy dzwonić, pomóc się zatrzymać. Czy zrobicie jakąś krzywdę, czy nie zrobicie? Co mogliście, to pomogliście. I panie Cacie, jest ten kolega, dzwoni. Jest zawsze kupę gapiów, co wypadek, boją się mówić. I właśnie na tym polega, żeby wytypować jedną osobę, na przykład jak tutaj, w czerwonej czapeczce, powiedziałem, pan przyjdzie i mi pomoże. Więc wtedy nie bójcie się, bierzcie kogoś do pomocy i typujcie, bo jest dużo gapiów, którzy po prostu nie są w stanie podejść, ale jeżeli kogoś poprosisz w imieniu, w czapeczce, wtedy on przychodzi i zazwyczaj pomaga. Wojtek, Wojtku, dziękuję, dodzwoniłeś się, wszystko przekazałeś, na jakiej trasie się to zdarzyło, gdzie, co, jak, takie informacje wyjeżdża i za chwileczkę powinni dojechać na miejsce zdarzenia. Na miejsce udały, przyjechały się dwa wozy ratownictwa drogowego, jeden Renault Master, samochód lekki i samochód średni Staroman. Będę wam mniej więcej opowiadał, co się będzie działo, nie jestem jakimś profesjonalistą w tych tematach, ale mniej więcej będę mówił. Słuchajcie, przyjeżdżają na miejsce, zobaczyli co się dzieje. Jest jedna osoba poszkodowana w pojeździe, tam gdzie są te drzwi wgniecione. Strażacy pierwsze co robią, zabezpieczają miejsce pojazdu, sam pojazd, żeby on jeszcze się nie przesuwał i nie robił krzywdy ratownikom. Muszą dbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo też, bo dobry ratownik to zdrowy ratownik i żywy ratownik. Słuchajcie, o, problem jest z maską. Tak, miała być moja funkcja, o której zapomniałem, że miałem ją otworzyć. Zapomniałem jej otworzyć. Muszą sobie powalczyć. No niestety, to jest wypadek, są sytuacje nigdy nie do przewidziana, niczego się nie możemy nauczyć jako strażacy. Zawsze musimy indywidualnie podchodzić do zdarzenia. Słuchajcie, wsparcie psychiczne takiego osoby poszkodowanej w pojeździe też jest bardzo ważne. To, co my strażacy robimy jako ochotnicy, to duża odpowiedzialność spada na nasze zajęcie, które robimy podczas takiego ratowania osoby przytomnej w pojeździe, która jest uwięziona, która panikuje, która jest w szoku i nie wie, co się z nią dzieje. Taki strażak, mimo tego, że dba o osobę i podejmuje czynności ratownicze, też dba o jej stan psychiczny, czyli wybijanie szyb czy coś takiego w tym stylu jest czasami też przykrywana kocem po to, żeby nie widziała lub nie słyszała kurczonego szkła. A niestety są tylko i wyłącznie wypadki, że z tą szybą, z takim autem musimy sobie poradzić, jak tutaj właśnie reprezentują to druhowie ze straży OSP Łopów Fabrycznych. Wszystko trwa, sprzęt jest naprawdę też wysokiej klasy, wysokiej jakości sprzęt, który no muszą się umieć posługiwać, nie mogą sobie pozwolić na jakąkolwiek poszerkę. Tym bardziej, że chodzi to o ludzkie życie. Ale jak zapowiedziałem wcześniej, też to musi być tak zabezpieczone i zrobione, że dobry ratownik to żywy i zdrowy ratownik. Słuchajcie, trwa akcja ratownicza. Po pierwsze, zabezpieczona została poduszka powietrzna, żeby w czasie służb rozcinania tego auta, żeby się dostać do osoby poszkodowanej, żeby nie wybuchła, żeby nie było. Jest to coś założone tutaj na kierownicę. W międzyczasie jest pierwsze, co powinien być rozłączony akumulator, zakręcona i wszystkie paliwa, które zakręcona puszka z gazem, ewentualnie jest auto w gaz i tego typu rzeczy. Jest tutaj jedna druhna, która właśnie zabezpiecza to, żeby auto ewentualnie nie dostało zapłonu i jest przygotowana na to, żeby wszelkie zarzewia ognia lub w tym temacie zadziałać i pomóc pozostałym członkom jednostki.
Ale żyje? Czy to porządku? Świeje się. Słuchajcie, trwa teraz odcinanie dachu tak, żeby lekarz i ratownik medyczny miał lepszy dostęp do osoby poszkodowanej i mógłby ją wydostać do udzielenia większej pomocy. Używane są narzędzia hydrauliczne. Mocy w tej chwili tutaj jeden jest rozpierak, drugie są nożyce. Mniej więcej mają po 50 ton nacisku na sztyftach, na szczękach. Muszę też nadmienić, że jednostki w gminie Łopów, czyli w naszej gminie Łopów, są bardzo mocno wyposażone, wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki naszemu urzędowi miasta i gminy Łopów starają się tak, żeby były pieniądze, żeby można było ten sprzęt mieć i korzystać, i żeby ten sprzęt ratował nasze ludzkie życie. Więc słuchajcie, tak jak powiedziałem, zawsze warto pomóc, muszę być na miejscu i się nie zadawać. Osoba poszkodowana jest jak z zespołu Julia z warkoczykami. Pali się, pali się. No to jest właśnie takie wsparcie psychiczne osoby poszkodowanej. Zawsze trzeba coś jej tam powiedzieć, żeby się uśmiechnęła, że będzie wszystko w porządku. Nawet jak trzeba, to jej zaśpiewać. My jako strażacy też jesteśmy ochotnikiem, strażakiem i też czasami osobiście biorę udział przy takich akcjach, więc naprawdę każde wsparcie jest fajne i czasami wyjąć, mieć, warto mieć, jeżeli są dzieci w samochodzie, nawet w cyferkach, musieli go poczęstować. Słuchajcie, takie nożyce, ten sprzęt, to się zdaje, że tak ładnie to wszystko idzie. To jest kupę kilogramów waży. Za chwileczkę będziemy mogli po zakończonej akcji sami podejść, podnieść te nożyce, zobaczyć. To jest też kawał ciężkiego żelastwa, z którą wagą musimy sobie jako strażacy radzić. Technikę rozcinania i otwierania samochodu przedstawiana przez strażaków OSP jest to techniką już opracowaną przez wielu lat, opisywana i wszyscy strażacy są szkoleni w ten sposób. Teraz są najnowsze techniki ratownictwa i rozcinania samochodów i sami producenci samochodów udzielają nam, strażakom, jak samochód jest zbudowany i jak ratować i w którym miejscu, jak rozcinać, żeby nie trafić na pasy, na rzeczy hartowane, które ten sobie sprzęt, mimo to, że jest tak mocny, musi sobie poradzić. Słuchajcie, teraz jest właśnie podkładana deska ortopedyczna, na którą osoba będzie przeszkadzona, kładziona. Prawdopodobnie podejrzane u osoby poszkodowanej jest kręgosłup i tak dalej. I jest przytomna, ale tak w ten sposób robimy, żeby nie uszkodzić. Są to profesjonalnie narzędzia, z których profesjonalnie trzeba korzystać. Naprawdę, patrzę na tych chłopaków, to jaką mówię, to jest pokaz ratownictwa, taki pokazowy. To chłopaki dali wszystko z siebie, bo są spoceni. Tutaj nasz brat Marcin, właśnie kasy zdejmuje, więc kurwa. Nie jest lekko, nie? Ile Marcin do ciebie? Powiesz parę słów. Ty teraz tutaj zobaczycie, jak jest zadyszony. Cześć, jestem Marcin, jestem naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie. Jednym z braci klubowych Magnus. To co nasi strażacy pokazali w tej chwili, to tak wygląda każda akcja po wypadku drogowym, gdzie są osoby uwięzione bądź poszkodowane z dostępem utrudnionym. Zmęczyłem się. Cześć!
Słuchajcie, wielkie brawa tutaj dla Marcina. Za chwileczkę dalszy pokaz. Tak jakby osoba w tej chwili jest przykrywana kocem, folią ratowników, folią życia w tej chwili i jest przekazywana ratownikom medycznym. To albo LPR, albo zastępu ratownictwa medycznego. Słuchajcie, zapytam się o zdrowie poszkodowanej. Wielkie brawa dla OSP Łuchu i wielkie brawa dla poszkodowanej. Jakie tu jest? Widzicie, wygodnie przykryta ciepło. Słuchajcie, macie ją upiętą tak, jak powinna być upięta, że możemy ją postawić na desce i nie spadnie? Można? Słuchajcie, to jest tak zabezpieczona osoba, że zaraz pokażę, jak... Słuchajcie, wielkie... Zobaczcie, nie spadnie osoba, jest przywiązana, mogą ją do góry, znaczy deską do góry, ciałem do dołu i to jest właśnie profesjonalne. O! Kopałem. No słuchajcie, ale tak bynajmniej powinna być osoba zabezpieczona do transportu. Mało tego, to narzeczony, jeszcze narzeczoną ratował. Guzi, guzi, gorzko, gorzko. Oto w dodatku jest córka naszego sierżanta. Deska, takie nieporozumienie z tą deską wyszło, ponieważ to nie jest nasza oryginalna deska, taką po niedawnym wypadku dostaliśmy od pogotowia ratunkowego, jest nieco wybrakowana. A no właśnie, więc mamy wytłumaczenie co i jak, dlatego wielkie brawa dla poszkodowanych, wielkie brawa jeszcze raz dla Osteos. Łoków fabryczny, chciałem społeczeństwie przedstawić Łoków fabryczny, a to jest tato, cieszy się, że córka wyszła cała. Wielkie brawa. Słuchajcie, jeszcze muszę podziękować tutaj Nissanowi Micra, który no dobrze to by sobie radził. Nissan Micra został ufundowany przez stację demontażu aut Unbeat w Łochowie fabrycznym, główna siedziba Białystok. Słuchajcie, ufundowane auto, wielkie brawa też dla, powiedzmy, sponsora i pomoc w organizacji tego pokazu. Uwaga panowie, przygotowujemy się. 3, 2, 1, start! Jest tylko pierwsze miejsce, panowie, tak że się starać, drugiego nie ma. Dobrze ciągnie. Dobrze idzie. Jest faworyt, jest faworyt. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Jeszcze zostało. Mamy to. Stop, mamy. Mamy, proszę. Proszę się zapisać tutaj u mojego asystenta. Reszta pisze dla was. Jak myślisz, wygrasz? Nie. Zapraszam. Dlaczego? No bo ja daję moje koszanki. Trzy chętne dziewczyny. Wracamy do konkursu. A ty jak myślisz, wygrasz? Picie piwa na czas. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Nie masz zielonego pojęcia? Tym razem bez słomek, dziewczyny. Za to ja wiem, że wygram. Wygrasz? Tak, że wygram. Dobra, trzymam się za ciebie. Wyszyj chwilę dla fotoreporterów. Dobra. Możemy? 3, 2, 1, idziemy! Bardzo dobre. Jak co roku faworytka jest tylko jedna, więc... Nie pozostawia. Brawo! Brawo! Proszę bardzo. Słuchajcie, za konkurs najgłośniejszy motocykl sponsoruje nagrodę Black Dog Serwis Motocykli, naprawa motocykli, kastomowanie motocykli. Za najgłośniejszy motocykl talon voucher na przegląd naprawę motocykli o wartości 400 zł. Black Dog, dziękujemy za to ufundowanie tej nagrody i to jest ta nagroda w tym konkursie do wygrania, więc wszystkich zachęcam na przegląd swojego motocykli. Słuchajcie, konkurs najgłośniejszy motocykl jest o to ważny, żeby motocykle faktycznie ten boku sobie pyrkotały, żeby były rozgrzane, bo jak po obrotach damy, żeby komuś korbowód boku nie wypierdolił. Ale nie nabijajcie decybeli konkurentom. Pokażcie! Nie, pokaż sobie pyrkotały. Jesteśmy gotowi. Zapisujemy wynik, dziękujemy, zapraszamy następny motocykl. Dobra, dzięki, mamy wynik. 21,6.
kolejkę motocyklami, jeżeli ktoś ma ochotę. Chciałbym powiedzieć, że dopuszczalny jest 96 decybeli. O Lucyfer! On hybrydą przyjechał. A to w hybrydach też się mierzy? Zatkaj tą dziurę, bo strasznie dymi. 112,3. Do kierownicy! Gdzie masz tą bateryjkę? Stoi 7. Poczekaj, bo mu głowę urwie. I jedynkę wrzuć od razu. Porządny chłop, który potrafi młotkiem operować. Jest tu jakiś mężczyzna, czy macie serca jak zając? Te hopy. Chodź tu, Bill Schwanter, dawaj. Serdecznie witamy, pijanie młotka. Ty, pościa, przepraszam. Uwielbiam, kurwa. Zatem, ni chuja nie idzie trafić. Ale jak we czterech tak mamy jest. Dwoma tymi zbijać? Nie, po dwóch, panowie, po dwóch. Po dwóch. Wstawajcie. Wstawajcie, stranki. Tak, Szymon i... Szymon i... Prawie jak Gotowi? Panowie, bo mamy mało czasu, więc jedziemy. 3, 2, 1, start! A to można trzymać? Nie! A strzonkiem? Musisz spogiąć. To nic, będziesz miał mil do wbicia. Dawaj! Coś ci się krzywi! Tego się nie da wbić, kurwa! Senka trafiłeś, musisz zmienić ten! Nie, musisz go wyjąć, wyprostować. On nie wejdzie. Ej, już uspokoję! Patrzcie, panowie, patrzcie. Dobra, to bardziejsze! Żywi! Ten wygrywa, który ma więcej skrzywiony. Nie, to było na jaj, panowie. A mamy tak naprawdę normalnej. Dobra, to był żarty. Nagrodę możecie nie wyciągnąć. I dajcie sosnowy. Ale w związku z tym, że byliście pierwsi, więc mogliście poćwiczyć. Dzięki! Dobra, nieważne, ale w starą dziurę. Nie mogę bokiem? Możesz. A kto powiedział? No to macie. Bill Hunter daje. Ale nadal ci nie idzie. Lucyfer. Nie idzie. We'll be right back.
i tak dalej, dzięki moim chłopakom, braciom i tak dalej. Dopiero mi uświadomili też, że jest to 20 lat. Ale po prostu tak się kurwa z roku na rok, i tak mi uświadomili. Łezka mi się kurwa na scenie zakręciła, bo jestem chłopakiem, który nie powinien się kurwa kręcić, ale mi się łezka zakręciła. Jarku, nabiję. Dzięki. Dziękuję bardzo. Ale, tak, idziemy się z ludźmi. Mam już drugi. Chcesz mikrofon? No chciałem, bo tak. No i co? Będziemy się bawić. Zapraszam. Nie da to się zagrać. Nie da to się nie zagrać na takim imprezie. Choć grali, wszyscy go grali, my też go gramy i też będzie dobrze. Zdjęcia i montaż.
Anglia są? Są! Zapraszam na scenę przedstawiciela klubu Gospodarze. Jak się bawicie? 20-lecie klubu Mad Mus Łochów. Zapraszamy. Przepraszam bardzo, że przeszkadzam. Nie zapłacą nam przy takiej reakcji ludzie, kurwa. Zapytam jeszcze raz, jak się bawię. Bawimy się. Jak się bawicie? Jak się bawicie? Okej. Okay. Zagramy też Shake Rack. Ale to jest piosenka, którą dedykujemy tym, którzy tam siedzą za uczciwość albo za złodziejstwo. Mordercom, pedofilom, skurwysynom mówimy nie. Jesteście tutaj? Well, to if I am guilty,
się nachylałem, bardzo tam kuchno, w rogu sufitu. Mówi coś do mnie. Ojcze i matko, co zrobiłem? Nie tak sobie, na tym się dzieje.